też będą takie, prawda, no, bardzo zabawne. Będą anegdotki. Przepraszam? Co? A co pan robi? No rozmawiam z państwem. A, no to fajnie. No to fajnie. Pierwsza anegdotka, ale, szanowni państwo. Panie Stanisławie, przecież miał pan coś powiedzieć o programie. No to mówiłem o familiadzie. No nie. No tak, może się pan spytać, mówiłem. Czy jest dom kakao? No jest, dziękuję. Panie Stanisławie, to jest początek programu. Państwo nie wiedzą, o czym jest program. No ja też nie wiem, nie widziałem. Więc właśnie, to jest pańskie zadanie. Co? Wy pan coś wymyśli, no. To czy jest domu kakao? No jest, no co się chodzi? Dobra, widzę, że potrzebuję pan pomocy. W tytule jest dom. Pójdźmy tym tropem. Z czym się pan kojarzy dom? O, dom to mi się akurat źle kojarzy. Bo tam ciągle siedzi żona. I się w ogóle nie bawi. No, ludzie się nie bawią. O, Mariusz się nie bawi. A, no. Cały Mariusz, no. No. Się nie bawi, ci kurna przy barierce stanie, no. No właśnie. Proszę cię, zrób coś z tym, dobrze? Dobrze, witam. Ja może na początek się przedstawię. Zbyszek, najlepszy warm-upper w Polsce. Szanowni państwo, no jest źle. Nie, tylko tak jest. Tutaj się nic nie dzieje, szanowni państwo, to jest program rozrywkowy, ale to nie jest byle jaki program rozrywkowy. To jest Must Be the Man Talent, czyli bitwa na kokosy. Szanowni państwo, to my właśnie w tym plenerowym studiu musimy pokazać telewizorom, jak się fantastycznie bawimy. Tutaj musi być uśmiech, tutaj musi być energia, tutaj nie ma niczego. Ludzie, przecież wy dostajecie za to pieniądze. No, troszkę mnie poniosłem. No, no jest źle, jest dramatycznie, ale daję wam drugą szansę. W tym momencie jest przerwa reklamowa w telewizji. Zaraz po przerwie, kiedy wejdziemy na żywo, dowiemy się, że ten fantastyczny program głosami telewizów wygra Michał. Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy w tej kopercie ktoś przygotował dla mnie za wędlik jakąś łapówkę, prawda? Co? Nie ma. Zaglądam do koperty. Ale emocje! Ja też to czuję, to są wielkie emocje, tak. No tak, ja już wiem, kto wygrał ten program, ale czy państwo to wiedzą? Nie wiem! A czy chcą się państwo dowiedzieć? Chcemy! Coś mi się nie wydaje. No dobrze, przekonaliście mnie. Słyszałem. Przekonaliście mnie, zatem powiem wam. Tak, szanowni państwo, program wygrywa... Michał! Cicho!